Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Król Polski. Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu modlitewnym. Modlimy się o dokonanie się cudu ocalenia Polski od III wojny światowej, od kataklizmów, jak i tego, aby ta nasza zbiórka tutaj na pomoc humanitarną dla wszystkich potrzebujących się powiodła. Serdecznie witam wszystkie nowe osoby tutaj na kanale, które są być może pierwszy raz. Was serdecznie zapraszam tutaj do subskrypcji kanału, a także zapraszam do odwiedzenia mojego głównego kanału na YouTubie, który się nazywa Naczelnik Państwa Polskiego. Zapraszam serdecznie. Na początku tego spotkania, zgodnie tutaj z tradycją, chciałbym Was zaprosić wszystkich do tego, żebyśmy wysłali, kochani, miłość wszystkim potrzebującym. Więc bardzo Was proszę, żeby teraz każda osoba, która ogląda to wideo, która słucha tych moich słów, żeby wpisała w komentarzu słowo miłość. Bardzo Was o to, kochani, proszę. Wpiszcie w komentarzu pod tym nagraniem słowo miłość właśnie teraz. I gdy będziecie je wpisywać, to poczujcie, jak ta miłość od Was wypływa i płynie do tych wszystkich osób potrzebujących, osób cierpiących, osób, którym jest naprawdę, kochani, ciężko w życiu, które zostały dotknięte przez różne kataklizmy, przez różne działania wojenne, tak aby te osoby właśnie, kochani, otrzymały od nas wsparcie. To jest bardzo, bardzo, kochani, ważne. Zaraz tutaj przejdę do modlitwy. Modlitwy do świętej Rity o dokonanie się cudu. Oczywiście zapraszam tutaj Was wszystkich też do wsparcia tej naszej akcji pomocowej dla potrzebujących organizacji pomocy humanitarnej. Na końcu tego nagrania będzie tutaj informacja, jak można pomóc. I już za chwilkę chciałbym, żebyście wysłuchali, kochani. Bardzo Was proszę, żebyście dzisiejszego wieczoru odmówili dziesiątkę różańca w tej intencji o dokonanie się tego cudu. Święta Rita. O potężna i sławna Święta Rito, oto u Twoich stóp nędzna dusza potrzebująca pomocy zwraca się do Ciebie z nadzieją, że zostanie wysłuchana. Ponieważ jestem niegodny z tytułu niewierności mojej, nie śmiem spodziewać się, że moje prośby będą zdolne ubłagać Boga. Dlatego wyczuwam potrzebę, aby mieć za sobą potężną orędowniczkę. Więc Ciebie wybieram sobie, Święta Rito, ponieważ Ty właśnie jesteś niezrównaną świętą od spraw trudnych i beznadziejnych. O droga święta, weź do serca moją sprawę, wstaw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję i o którą tak gorąco proszę. Łaskę dokonania się cudu, ocalenia Polski od III wojny światowej, jak również od kataklizmów, jak i tego, aby ta nasza zbiórka na pomoc humanitarną się powiodła. Nie pozwól mi odejść od Ciebie, nie będąc wysłuchanym. Jeżeli jest we mnie coś, co byłoby przeszkodą w otrzymaniu łaski, o którą proszę, pomóż mi usunąć tę przeszkodę. Poprzyj moją prośbę swymi cennymi zasługami i przedstaw ją swemu niebieskiemu oblubieńcowi, łącząc ją z Twoją prośbą. W ten sposób moja prośba zostanie przedstawiona przez Ciebie, wierną oblubienicę spośród najwierniejszych. Ty odczuwałaś boleść jego męki. Jak mógłby on odrzucić Twą prośbę i nie wysłuchać jej? Cała moja nadzieja jest więc w Tobie i za Twoim pośrednictwem czekam ze spokojnym sercem na spełnienie moich życzeń. O droga święta Rito, spraw, aby moja ufność i moja nadzieja nie zostały zawiedzione. Aby moja prośba nie była odrzucona. Uproś mi u Boga to, co proszę, a postaram się, aby wszyscy poznali dobroć Twego serca i wielką potęgę Twego wstawiennictwa. O najsłodsze serce Jezusa, które zawsze okazywało się tak bardzo czułe na najmniejszą nędzę ludzkości, daj się wzruszyć moimi potrzebami i nie bacząc na moją słabość i niegodność, zechciej wyświadczyć mi łaskę, która tak leży mi na sercu i o którą prosi Cię dla mnie i ze mną, Twoja wieczna oblubienica Święta Rita. O tak, za wierność, jaką Święta Rita zawsze okazywała łasce Bożej,
za wszystkie zalety, którymi uhonorowałeś jej duszę, za wszystko, co wycierpiała w swym życiu jako żona, matka i w ten sposób uczestniczyła w Twojej bolesnej męce i wreszcie z tytułu nieograniczonej możliwości wstawiania się, przez co chciałeś wynagrodzić jej wierność, udziel mi Twojej łaski, która jest mi tak bardzo potrzebna. A Ty, Maryjo Dziewico, nasza najlepsza Matko Niebieska, która przechowujesz skarby Boże i rozdzielasz wszelkie łaski, poprzyj Twoim potężnym wstawiennictwem modły Twojej wielkiej czcicielki świętej Rity, aby łaska, o którą proszę Boga, została mi udzielona. Amen. Ja, kochani, tutaj bardzo Wam tutaj dziękuję oczywiście za obecność. Bardzo również proszę tutaj o wsparcie jakiekolwiek tej naszej organizacji pomocy humanitarnej dla potrzebujących. Informacje, jak można pomóc, znajdziecie na końcu tego nagrania, jak również w jego opisie. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia już niebawem. Pozdrawiam Was serdecznie.